Cześć wszystkim! Znowu po 7. Dalszy ciąg Neverwinter Nights. Ze mną jest... Takumi, a nie ma z nami Skype'a! Nie ma! Podziękowaliśmy Skype'owi. Skype jest brzydki. I śmierć. Dobra. Chyba ja bym się przespał. Ale nie można. Można, można. Tylko trzeba umieć. O, widzisz? Można. No, gdzieś tam można. Nasze motto to bezpieczeństwo. Czekaj. Czytałem ten napis, co siedzi nam dalej. A, nie, to obrońca mówił, tak. Nasze motto to bezpieczeństwo. Dobra. To co, ruszamy? No. Gdzie teraz? To tam nie możemy, tak? Tu chyba nas nie było. O, kolejny obrońca. Idę z pierścieniem. Mogę go sobie ustawić na pasek, ale... No. A, jeden HP mu zostaje. No i bardzo dobrze. O, majestat orła. Możesz sobie wziąć. Mikstura? Nie wiem. Swój, okej. Okej? Co my tutaj mamy? Kolejny obrońca. Kolejny obrońca. O nie, to tak nie działa. Chwila, co z tym pierścieniem? Uruchamia się czy nie? Okej, zadziałał. Okej, rozwalił dwie. Myślałem, rozwalił dwie skrzynie. Nie odzywałeś. Okej. O, tu jest jakaś włócznia. Tu są bełty i czary. Tu były bełty i czary. Zardzewiała włócznia. Kara za ulepszenie jej słowa. Oh well. To zostało nam dwóch. Świetnie. Undertide, zachodnia część. Czyżby ostatnia? Najwidoczniej. Jeszcze nie byliśmy w południowej, jeśli była. Okej, monstrualny paru, jak tu przyszedł. Czekaj, chcę zobaczyć mój rzut. Pająki! Chcę zobaczyć mój rzut na odporność magiczną. Jak to się zdarza, że za każdym razem daje mi się uniknąć tych? Kurczę, nie pokazuję rzutu. Bez sensu. No nie, zatruty jestem. You suck at not being poisoned. Więcej przyjaciół tam jest. Odporność magiczna... Powinien rzucać rzucający... Znaczy tak, rzut na odporność magiczną rzuca rzucający zaklęcie. O, rogaty żuk, ten jest jakiś silniejszy. Wow, ale mi przywalił. No, ambitne wyzwanie. Ej, wycofuj się. Okej. Ostatnie. Generalnie rzut na odporność magiczną to jest poziom zaklęcia plus poziom czarującego. Trzeba wyrzucić więcej niż odporność magiczna, czyli 14. Więc trochę mnie dziwi, że za każdym razem udaje mi się odeprzeć to. Okej, kolejną obrońcę. Do dzieła!
to nie. Tak szybciej. O, 120 sztuk złota. Okej. Okay. Książki. Ja odpocznę. Poezja Dagetta Filta. Czuję twoje stopy. Podór utrzymuje się pomimo upływu lat. Po chwili, gdy tu stąpałeś. Teraz pozostał tylko pył i cienie, a mój brzuch szoruje po ziemi. Dagett Fit, rok 832 po upadku. Ale nudy. Używanie, ochydny śmiech taszy, po jednym czego użytku, to ma czar. Ale użyłem tego nawet. Super. Okej, to wezmę sobie nawet. O, tu jest wódka. Znaczy miałem na myśli bazę alchemiczną dobrej jakości. No, oczywiście. Okej, to zostało nam jeszcze jeden. I co, jesteśmy wolni? Myślisz, że tak łatwo to pójdzie? O, to są już studnie życzeń. O, i są... Są w nich jakieś... Zielone kamienie. Awanturyny, floryty. O, ten też jest ryba. Kamień jasności. Wezmę rybę. Co to kamień jasności? Specjalne właściwości. Używanie, oślepienie, głuchota, pojedynczego użytku. Promień słońca. 5 ładunków na użycie zużywa. Ładunki 50. Używanie światło. 1 ładunek na użycie. Światło to się nie opłaca, ale promień słońca... Bardzo. Zobacz, tu jest jeszcze jeden kamień do zidentyfikowania. Kamień widzenia. Prawdziwe widzenie. Jedno użycie... O, jedno użycie nadziei. Wow. Prawdziwe widzenie, no to... A zobacz ten, co tutaj położyłem. Gdzie? Na prawo od ciebie. No to go sprawdziłem, kamień widzenia. Ja go dalej widzę, że jest niezidentyfikowany. A, jest rzeczywiście. Jedno życie na dzień. Nice. Okej, to gdzie zapodział się jeszcze jeden... A nie, wszystkie, to był ostatni. Nice. Więc wracamy do Asztary. Pamiętasz te imiona? Akurat jakoś zapamiętałem. Miałem dziennik otwarty też. Sprawdziłem, zweryfikowałem. Dokładnie, Asztara. Gdzie on był? Na południe? Nie. Znaczy, nie dokładnie na południe. Nie ma przejścia między pokojami. No całe to miasto również nie wygląda najlepiej. Ciągle się trzęsie i coś spada. Może nie powinniśmy tutaj siedzieć, tak? Ten gość zdecydowanie nie powinien tutaj siedzieć. Zajrzę do jego robotników. Czy tam się gdzieś dokopali? Czy dalej biją kamienie? Dalej. Tak, bez zmian. Leniwe peony. No, Asztara. Wykonałeś swoje zadanie, niewolnik. Moi słudzy wciąż oczyszczają przejście. Ciągle jednak jesteś więzieni. Dla mego bezpieczeństwa. Przewidziałem jakoś ten obóz spraw. Rozumiesz, co mówię, he? Poza tym, mój niewolniku, może tobie uda się zrobić to, czego dotychczas nie udało się dokonać moim głupim sługom. Wydostać nas stąd. Rozumiesz, dlaczego muszę mieć na ciebie oko? I czułem na troszkę większą hojność za mój wysiłek. Obiecałem jedynie, że o tym porozmawiamy. Uważaj więc, że dotrzymałem naszej umowy.
Miałem nadzieję, że do tego czasu przejście zostanie oczyszczone, tak się jednak nie stało. Tak czy inaczej, zasłużyłeś na moje zaufanie. Możesz robić co chcesz, przeszukać wieże czy coś innego, nie będę ci robił problemu. Do czasu oczyszczenia przejścia będę tutaj razem z moimi towarami. No to zobaczmy, co masz na sprzedaż. Dalej jest reakcja negatywna. Po zniszczeniu ostatniego golema, albo po rozmowie z Asztarą, pierścień zniknął. O nie! Sprzedam butelf. I złoty naszyjnik. Chyba nie potrzebujemy takich rzeczy. A ja sprzedam szurikę. A ja pociski plus jeden. Kładę na ziemi zatrutą strzałę. Okej. Okay. Mój pierścień. Okej, coś jeszcze? Strzała z kwasem. Wow, mam tyle strzał. Sprzedawam był, ale są kompletnie nic nie warte. Strzał. Co warte, kiedy masz komplet? A, wtedy rzeczywiście tak, 35 sztuk złota za strzałę plus 1. Chyba sprzedam. Okej. Okay. Okej, okay, to jeszcze zajrzymy tutaj. Korbacz Jergala za 5887, kolczuga za 6670. No i to tyle. Tak więc co teraz robimy? Idziemy. Mamy dwa zadania. Idziemy tam, gdzie nam się żywnie podoba. W jednym nie mamy żadnej informacji, w drugim... Okej. Okay. Mamy trzy lokacje. Wschodnia część, północna część i zachodnia część. I brakuje nam trzech wichrów. Przypadek? Nie sądzę. Więc najbliżej mamy do zachodniej części i tam się chyba właśnie teraz udamy. Okej. Okay. Nie, najbliżej mamy do wschodniej. Do wschodniej oczywiście. To miałem na myśli. Mamy przejście do wielkiej biblioteki. A tam... Książki? Bibliotekarka? Wielka? Prastary mefit pyłu. O, oślepił mnie. To odpal prawdziwe widzenie. Aż ja go załatwię. Nie oślepiać. O, a was poziom. Już? Tak. No, o, to jest 5 stówek. To są rzeczy do sprawdzenia. Chwilę. Duże tarcze. Sprawdzam rozpadające się regały. Kabernakila, przewodnik po Mythalach. Ta księga to chyba jakaś źle uporządkowana encyklopedia albo leksykon. Definiuje termin Mythal jako dużą, półtrwałą, kulistą strefę przeplatającej się wysoce wyspecjalizowanej magii, w której prawa magii hermetycznej są zmienione albo zmodyfikowane, aby lepiej odpowiadać tym, którzy postanowią zamieszkać we wspomnianej kuli. A to jest... Znajduje się wyjaśnienie, że każdy Mythal jest uzależniony od istnienia potężnych artefaktów zwanych Mythalarami i że to one służą do kontroli Mythalia. Dalej znajduje się dodatek zawierający listę różnych latających miast, które były częścią Imperium Netherilu. Zanotowano także, że Mythalary Undrentite były umieszczane na szczycie centralnego budynku zwanego Świątynią Wichru.
Co dało nam 200 punktów doświadczenia. To był kolejny tom poezji Daggetta Flinta, ale jak go wziąłem do plecaku, to się rozsypał. O. Okej, rękawice żółtej róży plus 5 to chyba miałeś zidentyfikowane, co? Tak. Natomiast tarcza to jest duża tarcza plus 3, ale ty nie korzystasz z tarczy, więc idzie do torby przechowywania. Wszystkie regały sprawdzamy po lewej stronie? Tak. No to... Tak, to jest wyjście. Sprawdźmy drzwi. To nie jest wyjście. A nie, to jest wyjście, rzeczywiście. To chyba oczywiste, że jak są dwa wejścia, to im dwa wyjścia. A tak zaskoczenia, ha! Nie spodziewałeś się tego, myficie. Był. No, jak spadaje? 75. O, zobaczę dlaczego. Dlaczego tak awansowała? Spleśniała księga, spleśniała księga. Ile ci brakuje do awansu? Niedużo, 170. Trzy wichry. Starożytny rytuał. Co tam znalazłeś? Świątynie wichrów, obrzędy i rytuały. Myśl to sobie. Przeczytać? No. Może ostatni akapit. Gdy wszystkie trzy zostaną zgromadzone, dawca wichrów musi się ich wyrzec w arce, aby wichry mogły zostać przekształcone, a pieczęcie ostatecznie złamane. O, i następny poziom. To co, awansujemy. Okej. To ja teraz muszę łotrzyka awansować, żeby nie mieć kary do doświadczenia. Leczenie. Przede wszystkim... Rozbrajanie pułapek. Spostrzegawczość. Okay. Zgodnie ze swoim zwyczajem, kiedy odblokowuję kolejny krąg zaklęć, z poprzedniego usuwam sobie przywołanie istoty i biorę w nowym. A na drugie zaklęcie pewnie standardowo będzie leczenie krytycznych ran. Super. Mam teraz do wzięcia dwa zaklęcia trzeciego kręgu. Kula niewidzialności? Mogę wziąć na przykład ostrą krawędź i potężniejszą magiczną broń. Chociaż ja mam chyba tyle zaklęć, żeby wszystkie te rzeczy rzucać. No. Spowolnienie. Raniące szepty. Rzucającego czar otaczają szepty, które ranią każdego, kto zrani barda. Nie, to nie. Ja Ja mam hemo od niej. Ale rozproszenie magii, tak. O, to brzmi okej. Przemieszczenie. Istota chroniona tym czarem uzyskuje 50% osłonę, ponieważ rzucający czar emuluje wrodzone zdolności przenikającej bestii. Displacer Beast. Podmuch wiatru. Magiczny krąg ochrony. Premia do KP. Plus 2 do wszystkich rzutów obronnych oraz odporność na wszystkie czary i mocy mentalne używane przez istoty o wybranym charakterze. Nie wiem co wziąć. Usunięcie choroby, usunięcie klątwy. Klątwy chyba gorzej zdjąć niż chorobę, co? Nigdy nie miałem klątwy, a przynajmniej nie przypominam sobie. Może magiczną broń. Ile daje? Maksymalnie plus 5. Plus 1 na 3 poziomy, to na moim poziomie będzie plus 3. Okej. Okay. To rzuca się na przedmiot, czy na postać? Na postać. To wiesz co? Na broń lub na wybraną istotę. To mógłbyś to rzucać na mnie, bo obecnie moja główna broń jest nieumagiczniona, więc to nawet by mi się przydało. Okej, okay, to wracamy do potężniejszej magicznej broni. Ewentualnie później to sobie skasujesz. Okej, okay, to są tylko spraśniałe księgi. Na razie mam wilka, to nie będę odpoczywał. Ale już do niego strzeliłem.
O, ślepił mnie znowu. Ale chyba zrezygnuję też z czarów leczących. Bo się za bardzo nie przydają. Niestety nie jestem kapłanem, żeby przeżyć próbę leczenia komuś. Co tu się stało? Ślepota, zmniejszony rzut obrony. Zamęt. Okej, nie mogę się ruszyć. Rusz się. Tymczasowe punkty wytrzymałości daje teraz pieśń barda. Okej, fajnie. Zmniejszenie ślepota ogłuszyli mnie. Dajesz sobie radę? No, na razie bije wilka. Ja na razie jestem ogłuszony. Jeśli zagram pieśń, to znowu dostanie punkty wytrzymałości. Chyba nie. Wow, ale się skupili na mnie. Okej. Okay. Żywiak jak twój upadł, więc... Serio, więcej czarów już nie mają? O! Ciemność? Tak, to taka ziemia, tylko że... No, zostałeś oślepiony, jak masz ciemność. Klątwa, czy to jest klątwa? Nie, klątwa to co innego. Zmniejszona nie. To jest zwykły. Zmniejszona rzut obrony. Bo jeszcze klątwę mam nałożoną na siebie. Serio? No. O, też mam klątwę. Pocisk. Kula taki? Plus 2. No serio. No to zobaczymy, jak łatwo można zdjąć klątwę. No ja odpoczywam. Zbroja półpłytowa plus 2. Co ta klątwa robi w ogóle? U mnie była jest zmniejszona szybkość ruchu. Nie wiem, czy to w związku z klątwą. Nie, ja się poruszam normalnie. A, obniża statystyki, otwórz C. Ja mam tylko klątwę. Nie masz obniżonych statystyk? Nie, wszystko mam na biało. Ja mam wszystko na czerwono, poza kondycją. To słabo. Dobra, to odpocznę. Ale klątwa nie zeszła ci pod początek. Nie. To można było wziąć i zmienić. Mam jeden zwój zdjęcia klątwy. Ciekawe, na kim go zastosuję. Ciekawe, czy ten kupiec miał jakieś zdjęcie klątwy. Ciekawe, czy któryś z naszych przedmiotów ma zdjęcie klątwy. Ciekawe, czy zdejmujemy klątwę teraz, czy może trochę później. Trochę się z tym wstrzymać. No, gdyby mieli nam zakładać kolejne, to... O, kolejny żywiołak był. Chwila, to ja się przygotuję jakoś. O, nie odpocząłem? To odpocznę. Ale to założę jakąś pułapkę. Przecież odpocząłem dwa razy. Nie odnawiałem się zaklęcia. Mam nadzieję, że to nie jest efekt klątwy. Gdzie tu można odpocząć? O, w końcu. Nie, nie odnawiają się zaklęcia, przynajmniej nie czwartego poziomu. Czy mam obniżenie poziomu czasem? Nie. Może charyzmę masz zmniejszoną. A, mam. No jeżeli masz poniżej 14, to nie możesz rzucać zaklęć czwartego mam 15. Poziomu. To trochę komplikuje rzeczy. A ja położyłem pułapkę i teraz jej nie widzę. Ciekawe, czy zniknęła? Nie wpadnij w nią.
Czy nie mieliśmy czasem jakiś mikstur na zdjęcie klątwy? No chyba... Nie sądzę, ale... Chyba na to nie ma mikstur. A może ty masz jakieś zdjęcie klątwy? Nie mam. A ty mówiłeś, że masz. No mam. Ale... Szukałem już. Żeby go użyć na tobie. No ja tam nie mam żadnych kar do statystyk. Więc użyj na sobie, bo tobie bardziej przeszkadza. No gdzie ten odpoczynek można przeprowadzić już? W końcu. Co się stało? Ale nie mam czarów czwartego poziomu żadnych. Wiesz co? Może na którym teraz jesteś poziomie? Na 10. Na 10 może dostajesz 0 czarów czwartego poziomu, czyli przyznane są dla ciebie tylko czary bonusowe. Ponieważ twoje... Aha. No to zrobimy coś. Masz ile masz bonusu do charyzmy? Plus 3? No. No to ci daje czar bonusowy trzeciego poziomu. Czekaj. Zróbmy to trochę inaczej. Przyspieszenie? Wow, ile to jest? Dziwne, że... 20 ma klątwę założoną. 5 klątwy. Dziwne, że... Czy moja pułapka się uruchomiła? Nie, ja rzuciłem 5 klątwy. Ale pioruny poleciały jakieś tam z twojej strony. A to może. Bo ja założyłem pułapkę piorunów. Dziwne, że tak długo wytrzymałem, jak mnie biły 3 żywe białaki z ambitną skalą wyzwania. So, to przyspieszenie chyba bardziej by się opłacało w walce rzucać, bo to tylko 5 rund jest. Mogę kolejne rzucić. Okej, a możesz mi uleczyć trochę? Czy nie masz w ogóle już leczących? Bo mnie... Tak, ja mam zamęt, nie mogę się ruszyć. To mnie. Okej, dzięki. Super. Okej, znowu mnie zamęcili. Nie, tym razem mnie oszołomili. O, serio? Więcej efektów się już nie dało. To ja dołożę sobie. Kolejna klątwa. O. Nie, okej, mam. Ale przynajmniej ciebie nie trafiają, więc... Dobra, nie za często cię trafiają. No cały czas... No, mam oszołomienie. Nie mogę nic zrobić. Przełaj wilka, jeżeli próbować możesz. Piąć, nie mam wilka, wywaliłem ten czas. Ale mogę przywołać coś innego chyba. Ze zwoju. Nie, to już ze zwoju nie marny. Ale to słabszego coś. O, ciebie też oszołomili. No właśnie. Właśnie okay. To się przytrafiło. Wracam do akcji. I tyle. Przywołanie istoty 2 to już. Alcyjna sprzedaż też. Okej. Okay. Mocno mnie teraz załatwiają. Dobra, zobaczymy jakieś czary.
chce się rzucić, ale nie jest to najlepszy czar. Muszę się wycofać. Okej, dzięki. Okej, ja jestem ogłuszony. Okej, postaram się ich nie pozabijać. Nie, jestem ogłuszony, nieważne. Tak to jest. A! Czekaj, muszę się uleczyć. Co na skraju śmierci. Czy to potem sprawia, że nie mogę czaru rzucić? Czekaj, znowu muszę użyć torby. Znowu prawie mnie zabili. Okej, okay. Zobaczmy, czy mam jeszcze jakieś torby. Mam jeszcze torby uzdrowiciela plus 6 toku. Spoko w końcu. Pozbieraj te wszystkie pociski, bo ja ich nie mogę ten identyfikować. Mechanika lotu. Książka taka. Nic nie robi. Nic nie daje. Już ją widziałem. Tyle kul plus 2. A tu jest jakiś piedestał, kolumna jakaś. Czyżby to był wicher? Wichr? O, kolejna poezja Dagheta Flitha. Czy mogę, że to uda się wziąć? O, udało. Czy one mają szansę, żeby się rozpaść? Czy... Nie wiem. Mniejsza magiczna torba minus 40%. Chcesz? Jasne, że chcę. W szkielecie leży. Jak na moje, to za małe obniżenie. Niewiele mi daje. To może tam powrzucam jakieś ciężkie rzeczy, chociaż nie wiem, co mam ciężkiego. Mam dużo lekkich rzeczy. Więc... Sztuka bycia liszem. Okej, okay, najważniejsze to, co tu jest w tym pokoju, to jest w centrum pewnie. Okej, okay, ja odpocznę. Miłość żebraka i pusta księga. I kolumna. Kolumna jest pojemnikiem. Stronice tej niepozornej księgi pokryte są grubą warstwą kurzu. Jest ona przepięknie ilustrowana, choć tuż odrobinę wyblakł. Przeczytajmy książkę. O, 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 o! Co się dzieje? Coś cię przeniosło? Nie. W takim razie też muszę przeczytać. Jędro, ach słodka jędro, odeszłaś. Zdradzona przez swój naród i klan, a ja, twój William, jestem bezsilny. Mogę jedynie ronić łzy. O bogowie, dlaczego przybraliście imiona okrucieństwa i niesprawiedliwości? Co się stało? Mogę jakoś pomóc? Jej macocha wysłała ją do klasztoru, gdy dowiedziała się o łączącym nas uczuciu. Wiatr niesie przedziwną niepewność, można ją wręcz wyczuć. Lękam się o los mojej ukochanej. Czy nie mógłbyś jej uratować? Gdybym był rycerzem i miał odpowiednie środki. Od urodzenia jednak moje oczy nie widzą, a kulawa noga uczyniła ze mnie kalekę. I tak daleko już zeszedłem. Ze złamanym sercem, ociemniały i zagubiony w czeluściach samotności. Och, słodka jędro. Nasz świat jest tragiczną groteską. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Dobrze. Bez niej moje życie nie ma już sensu. Minęły już wspaniałe dni w splendoru. Jej uroda nie rozświetla już mego świata. Wszystko straciło sens, uschło i wyblakło. Mogę jakoś pomóc? Kim jest ta jędra? To dziewczyna o najsłodszym głosie, jak samitnej cerze. Jej wargi muskały me usta tak łagodnie, jak szlachetnego było urodzenia i jeszcze szlachetniejszej duszy. Kochaliśmy się. Czy wiesz, gdzie szukać mądrego wichru? Mądrego wichru, powiadasz. Słyszałem kiedyś tę nazwę, nie pamiętam jednak gdzie. Po co właściwie zawracasz mi głowę? Jestem niewidomym kaleką ze złamanym sercem. Proszę, pozwól mi się pokrążyć w bólu. Żegnaj, Williamie. Odejdź. Będę się modlić, by twój żywot był szczęśliwszy od mojego. Okej, okay, myślę, że pora na przerwę. W następnym odcinku
Postaramy się pomóc biednemu Williamowi Rayowi. Ej, wcale nie ma statusu ślepoty. No daje Zostanie ślepego. okaleczony. No daje. Wiem, że udaje, bo przecież mówi ciągle, że ona jest taka piękna, a skąd ma wiedzieć? Dokładnie. Dobra, staramy się pomóc Williamowi Rayowi, ale przede wszystkim postaramy się zdobyć wicher. Przede wszystkim postaramy się pomóc sobie. Tak. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę. I na razie. Cześć. Cześć.